Witam wszystkich, z tej strony Sarcza. Wy oglądacie kolejny materiał wideo z gry Risen 2 Mroczne Wody w złotej edycji. No i dzisiaj kończymy już na pewno dodatek DLC Świątynia Powietrza. Znajdujemy się na etapie, kiedy odwiedzamy poszczególne wyspy i szukamy gargulców, których trzeba pokonać, a także zebrać ich jaja. Gdy się nam to uda, wtedy oczywiście będziemy na bieżąco powiadamiać o tym Eldrika, który towarzyszy nam na statku. Za chwileczkę spotkamy się na wyspie złodziei. To wyspa złodziei. Znana także jako wyspa gnomów. Złodzieje, gnomy, nie ma różnicy. To proste jak drut. Wyspa z pewnością nie jest duża. Skoro gargulce tutaj są, na pewno nie będzie ich wiele więcej. Kto może wiedzieć, jak się tu poruszają? Masz na myśli gnomy? Zapytam Jafara. Pora, żeby zrobił w końcu coś pożytecznego. Cóż, zobaczymy. A co to miało oznaczać? Zwykle to ja to mówię. Ja tylko pożyczam na chwilę, do kiedy uporamy się z gargulcami. No to niech ci będzie. Dziwne, co? Nie możemy niestety Eldrika ze sobą zabierać na te różne wyprawy, a szkoda. Musimy znaleźć gargulce. Jafar wie! Gargulce ohydne! Dupki ohydne! To ty powiedziałeś. Wiesz, gdzie na twojej wyspie założyły gniazda? Jaskinia na płaskowyżu, daleko od gnomów. Zaczekaj. Chyba wiem, o czym mówisz. Tam Slain mnie zostawił. Slain zły, pirat zły! Tu też masz rację. No kurwa! No dobra, czyli wiemy, gdzie szukać. Chodź ze mną. Dobre, dobre! Jafar dołącza do grupy. Od razu spójrzmy. Gargulce na wyspie złodziei, jaja powinny być obok. Czyli patrzcie, tam na górze. Przeniesiemy się od razu tutaj do przystani. No i będziemy tam zmierzać. Przywołam jeszcze Stalowobrodego jak zwykle. No i już też tam oczywiście byliśmy wyżej. Niewiele tam fantów znaleźliśmy wówczas. A tutaj jest dodatkowa okazja, żeby jeszcze tam się wybrać. Tylko teraz, kurczę, żebym nie pomylił drogi. Muszę tutaj iść, czekajcie. A, tu były te półki skalne, dobra. Już myślałem, że się zgubiłem. No, ale chyba jednak nie. Chociaż może trochę, bo jak teraz patrzę, to nie z tej strony powinienem się chyba wspinać. Już w końcu sam nie wiem, jak to miało wyglądać. Ewidentnie tutaj, a bo to jeszcze kurczę jednak inaczej wygląda, dobra. Myślałem, że chodzi o inne półki, ale tutaj będzie jeszcze lepiej w takim razie. Piaskowy diabeł niech odwróci uwagę. O, niestety nie może. Dobra, trudno się mówi. Myślałem, że go załatwimy, w sensie tego gargulca, w ten sposób, żeby właśnie odwrócić uwagę. A tu proszę, więcej towarzystwa niestety. Dobra, do tyłu na razie. Ciśniemy dalej. To dopiero pierwszy z nich. Tamtych już rozumiem, że przeszukałem, tak? Wydaje mi się, że tak. No dobra. Idziemy dalej. I szukamy też przy okazji tych jaj. Jestem gotów do walki. Kurde, musiałeś to zablokować akurat, kolego? Dobra, załatwiony. No i jeszcze jeden. Rozumiem, że przy samym wejściu do jaskini, a tutaj mamy jaja. Tylko, że to na razie dwa, a potrzebujemy trzech ewidentnie. Ale może faktycznie tutaj przed samym wejściem to znajdziemy. Tylko najpierw nietoperz jaskiniowy niech zaatakuje. Zadziałało to czy nie? Nie wiem. Błyskawicznie Stalowobrody sobie poradził z tym nietoperzem, więc użycie berła tutaj średnio się sprawdza. Z gargulcami sobie szybko poradziliśmy.
Jafar chyba już przeszukał jednego nietoperza jaskiniowego. Ale ja szukam jeszcze jaja i tutaj na szczęście jest. Dobra. Czyli ponownie mamy wszystko, a ty oddawaj. Daj. Dobra. Odebraliśmy sobie to, co znalazł. No a tutaj pewnie nadal niczego do powiedzenia bezimienny mieć nie będzie. Czyli wracamy od razu na statek. Błyskawicznie się z tym uporaliśmy. No i zobaczymy jeszcze, na jakie wyspy kolejne się wybierzemy. Po prostu będziemy lecieć tak, jak to wygląda na mapie, po kolei. Proszę, jaja z wyspy złodziei. Dobra robota. Gnomy powinny być ci wdzięczne. Wdzięczny gnom? To byłoby coś nowego. Gnom uściśnie ci rękę w podzięce, a to tylko dlatego, że nie chce, żebyś widział, jak grzebie w twojej kieszeni. Może i są złodziejami, ale i tak trzeba ich chronić przed tą plagą. W taki oto sposób problem gnomów z gargulcami został załatwiony. Oczywiście nam za to nie podziękują. Ale i tak, dobra robota. Wyspa złodziei jest czysta. To znaczy, czysta według standardów gnomów. Doskonale. Teraz te knypki mogą bezpiecznie dalej robić, co one tam robią. Chodźmy ich poszukać. Zaczniemy od następnej wyspy. Musimy odnaleźć wszystkie te stworzenia. No cóż, nie musisz mi przypominać. Czyli kolejna wyspa, na jaką możemy się wybrać. A w sumie to mnie ciekawi, czy wyspa skarbów by tutaj też się liczyła. Raczej wątpię, bo to jest dodatek DLC. Ale może tam się teraz wybierzmy, co? Z drugiej strony gargulce to też jest dodatek, no ale jednak oddzielny dodatek. A tu proszę, możemy zapytać. Co z tą wyspą? Są tu gargulce? Nie sądzę. Jak dotąd nawet nie wiedziałem, że wyspa skarbów istnieje. Skoro ja o tym nie wiedziałem, skąd wiedziałyby gargulce? Masz o sobie wysokie mniemanie. No, ale przynajmniej sprawdziłem. Dziwne. Przynajmniej sprawdziłem i upewniłem się, że mamy przynajmniej dodatkową kwestię dialogową. Zawsze taki smaczek też jest w cenie. No dobra, Takariguła, Wyspa Złodziei, Antigua. No to teraz Zatoka Maracajów. To jest akurat całkiem spora lokacja, więc tutaj chyba się natkniemy na gargulców. To Zatoka Maracajów. Co możesz mi o niej powiedzieć? Ma dużą wartość strategiczną. To miejsce w sam raz nadaje się do tego, by gargulce ukryły tu swe jaja. Znasz tu kogoś? Paru miejscowych protektorów. Dowiedz się od nich, czy widzieli tu chmarę. Gdy już uporasz się z gargulcami, przynieś mi ich jaja. Miejscowych protektorów? Dziwne, co? No to może Valdez w takim razie. On tutaj jest takim głównym dowodzącym przy samym miejscu, gdzie zatrzymaliśmy się. Nie ma informacji na mapie, ale właśnie spróbuję z Valdezem, bo jeśli nie on, to nie wiem kto, trzeba by było sprawdzać po kolei. Proszę bardzo. Widziałeś jakieś gargulce? Te skrzydlate dranie, co wyglądają jak nietoperze z piekieł? Mniej więcej. Widziałem kilka, w dwóch grupach. Leciały chyba niedaleko, na południe. Ile ich było? W sumie może z 6. Dziękuję. Dobra, czyli wiemy. O, a tutaj też mamy. Ciekawe. Czy ja w końcu w Zatoce Maracajów nie walczyłem, albo ewentualnie w tym miejscu nie walczyłem po respawnie potworków? Zabierzemy Chani. Chodź ze mną. Chi! No i teraz możemy spojrzeć, czyli to będzie tutaj niedaleko tego starego obozu, spoko. No jeśli chodzi o tamtego stworka, to ja sobie z nim powalczę poza nagraniem. Przy jakiejś okazji, bo też Antigłę będę chciał oczyścić po tym, jak się znowu przeciwnicy pojawili. No uwaga. O kurde, się wpakowałem teraz, tu będzie ich więcej przecież. Dawać. Odwrócisz uwagę? Chyba odwrócisz. I teraz tutaj. Jeszcze z tyłu, jeszcze z tyłu. Patrzcie, no jest ich tutaj więcej jednak.
takiego przewidzenia, co? No i teraz się zastanawiam, czy oni się w końcu jednak pojawili, w sensie te ogniste ptaki, czy się tutaj pojawiły w związku z tym, że skończyliśmy wątek ze Slainem, czy jednak po prostu akurat tutaj nie eksplorowałem, kiedy swego czasu różne wyspy nadrabiałem. Teraz pytanie, tutaj jeszcze mamy jednego gargulca. I oczywiście kolejne piaskowe diabły, co? O kurcze! Tutaj też muszę odwrócić uwagę. Zawsze to ciekawiej. Najpierw ten tutaj, szybko. Kurde, bo zaraz padnie Chani i tyle z tego będzie. To już się niestety stało. A gargulców jest więcej. Jak się skubany zamachnął, co? Dobra, przeszukujemy. I tu jeszcze jeden piaskowy diabeł. Mamy przy okazji jaja. I są trzy. Tylko, że widzę, że akurat w przypadku Zatoki Marakajów potrzebujemy 6 jaj. No dobra, czyli raczej po tej stronie to wszystko, a teraz powinniśmy ruszać tędy, tak? Nie no, bo tam to nie za bardzo. A, tylko że tu, to nie wiem w końcu, czy nie będziemy musieli odbić w tę stronę i przejść naokoło, bo to będzie raczej tam na dole. Tutaj to bym zeskoczył i zrobił sobie krzywdę. Czyli faktycznie chyba tak zrobię, że zejdę w bezpieczny sposób, trochę naokoło, ale przynajmniej nie stanie mi się żadna krzywda. Podleczę się, mimo że Chani też potrafi. No dobra, wygląda na to, że w Zatoce Marakajów faktycznie jeszcze mógłbym pokusić się o walkę z potworami, ze zwierzętami. Że tutaj ich się więcej pojawiło w międzyczasie. Jedynie tylko właśnie nie wiem, czy w wyniku wydarzeń ze Slainem, czy jednak dużo wcześniej. Dobra, i to powinno być to miejsce, dokładnie. Szybko, atakuj gargulca. O, tych piaskowych diabłów jest tutaj też naprawdę sporo. Pozwolę sobie jeszcze przeszukać. Tam i tak są teraz zajęci, to dobrze. Aj, zdążył jeszcze mnie trafić. W sumie to możesz mnie trafić raz jeszcze. Wtedy Chani przynajmniej mnie tutaj podleczy. Dobra. Tak będzie po prostu szybciej. No i tam mamy kolejnego ognistego ptaka, ale jeśli szukam gargulców, to raczej tutaj. Szybko. Nadchodzę. Kurde, się wpakowałem. Szybciej, szybciej. Dobra, Chani mnie podleczyła na szczęście. I teraz możemy dla odwrócenia uwagi zadziałać. Ale cieszę się, że przynajmniej właśnie korzystam dość często z tych bereł, co nie jest konieczne, ale obawiałem się trochę tego, że będę inwestował w to, a w ogóle mi się ta zdolność nie przyda. A jednak dla urozmaicenia walki trochę się przydała, jakby nie patrzeć. Nie jest to rzecz epizodyczna, którą sobie raz tylko wykorzystałem i to wszystko. Dobra, znowu. No, nie wiem czy zadziałało. Chyba nie. Nadal piaskowy diabeł atakuje mnie. Ale. Gargulce. O, tu jest jeszcze skrzynka? Ale nie, to już była otwarta przeze mnie. Z gargulcami sobie poradziłem, jaja również mam. Więc będziemy mogli szybko wracać na statek. Tutaj jeszcze tylko jeden piaskowy diabeł. Ty nic nie powiesz? Jak musimy od... Ja, nic nowego. No dobra, czyli w takim razie już stąd zmykamy chyba. Niczego mi już trupia dłoń nie wykrywa. Dobra.
Czyli faktycznie powrót na statek i pogadamy za chwileczkę z Eldrickiem o tym, co udało się tutaj faktycznie zrobić. To jaja gargulców od Marakajów. Ha, wiedziałem. Te bestie są tak przewidywalne. Widzisz? Moje badania się opłaciły. Zawsze tak mówisz. Dobra robota, masz zadatki na wielkiego bohatera. Albo na pierwszorzędnego pogromcę gargulców. Gargulce u Marakajów to historia. Dobrze, jeden problem z głowy. W Zatoce Marakajów nie ma już gargulców. Doskonała robota, przyjacielu. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Chodźmy ich poszukać. Zaczniemy od następnej wyspy. Musimy odnaleźć wszystkie te stworzenia. No, jeszcze tylko 3 wyspy nam zostały. A więc trochę do zrobienia jeszcze jest. No ale policzyłem sobie już te lokacje, do których możemy się wybrać. No i faktycznie byłyby jeszcze 3. No bo tutaj Wybrzeże Ostrzy, Wyspa Umarłych, no i do tego Kaldera. Płyniemy teraz na Wybrzeże Ostrzy w takim razie. To gdzie tym razem szukamy gargulców? Co możesz mi powiedzieć na temat Wybrzeża Ostrzy? Jest bardzo duże. Sami nie damy rady odnaleźć tu jaj gargulców. Znasz jakichś miejscowych, którzy by nam pomogli? Ani mieszka niedaleko stąd. Z pewnością pomoże nam w walce z gargulcami. Dobry pomysł. Pogadaj z nią o tym. Hani, bezimienny, jeszcze się nie nauczyłeś, jak się wymawia to imię? Chani by się naprawdę chyba obraziła. Gdzie się chowają te latające paskudy? Wybrzeże Ostrzy obfituje w kryjówki. Gargulce to tchórze. Chowają się w niebiosach. Pokażę ci na mapie, gdzie ich szukać. Bardzo mi to pomoże. No dobra. Chodź ze mną. Dobrze. Lecimy w takim razie faktycznie i teraz tak. Najpierw dziennik, oznaczyć sobie to zadanie i zobaczyć, gdzie to będzie. Aha. Po obu stronach, tutaj do wieży piratów najlepiej by było się wybrać na dobry początek i stamtąd wyruszymy. Tylko pytanie, czy najpierw na południe? Bo to by się wiązało z tym, żeby wycofać się. Teraz nie chcę się zgubić. Ale wiecie co? Tędy możemy wyruszyć. Jeśli dobrze kojarzę, tak, to najpierw właśnie tu wyruszymy. A jeśli chodzi o te gargulce, które są bardziej na południu, to chyba będziemy musieli odbić w inną stronę, ale to jeszcze zobaczymy. A tu pamiętam doskonale, że to było przecież miejsce, gdzie też dostawaliśmy się do takiej jaskini, gdy ruszaliśmy tutaj ze Stalowobrodym. Co by nie mówić, to Wybrzeże Ostrzy też należy do tych większych lokacji. Tak, no idę w idealnym kierunku. Już mam towarzyszy, więc do dzieła szybko. Najpierw nietoperz jaskiniowy. No i proszę, gargulec zajął się walką. No, poszło, tam walczą nadal. Albo dobra, w sumie to kurczę, powalczmy, coś się kurczę popsuło. Wiecie co, tylko problem polega na tym, że teraz walczą tutaj ze sobą i właśnie straciłem potencjalne punkty chwały, no ale trudno się mówi. Jak gargulec pokonał te dwa nietoperze jaskiniowe, no to oczywiście nie mogłem dostać za to punktów chwały. No ale nie przesadzajmy, i tak mamy tego aż nadto. Rozumiem, że tutaj też będą te jaja. No bo z trzema już sobie poradziłem, ale jaj też bym poszukał. Jeśli tutaj się od razu nie rzuci nam to w oczy. O, mamy jak najbardziej. Tu chciałem powiedzieć, że sprawdzimy jeszcze, oznaczając sobie stosowne zadanie. Tak czy siak to oznaczmy, aby się upewnić, tak, że tutaj też się muszę jeszcze wybrać. No i w tym momencie najlepiej chyba będzie wrócić. Patrzcie, on teraz też z jakiegoś powodu
pozmieniało mi te znaczniki totalnie, ale no muszę kierować się jednak w tę stronę. Tylko no właśnie, żebym teraz mimo wszystko nie pomylił tych przejść. Wydaje mi się, że na wieżę piratów spokojnie mogę się udać. I teraz musiałbym iść w prawo, czyli w teorii ten sam kierunek. Ale tutaj mieliśmy możliwość odbicia w tę stronę. Nie iść wcale przez tę jaskinię, tylko tutaj. I wydaje mi się, że to będzie droga do tej rzeczki, gdzie będzie właśnie też ta gromadka gargulców do pokonania. Czy to bardziej po tej stronie? Rzućmy okiem. Nie, właśnie w drugim kierunku. Lada chwila powinniśmy zobaczyć te stwory. Tutaj pamiętam, że był taki mały mostek, przez który można było sobie przejść. A właśnie ten mostek ominąłem. No, ale po drugiej stronie mamy do czynienia z tymi stworami. Teraz, żebym tutaj jeszcze wszedł. I uwaga. Pieskowy diabeł, do dzieła. Zdążyłem chyba. Okej, zaraz wypatrzymy, kurde, jeszcze tam walczą. Nie ma lekko, co? Niedobrze, niedobrze. No dawaj go, kurde, trafić. Stalowobrody gdzieś tam się z tyłu zapodział. No, dało radę. Ale jest jeszcze jeden gargulec do pokonania. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj go znajdę. Jest jeszcze dalej. Są piaskowe diabły obok, czy nie? Nie widzę. W ostatniej chwili jeszcze uniknąłem tego ciosu. Teraz lecimy. No i oczywiście, że pilnowałeś trzech ostatnich jaj. A więc mamy to. Topór zdobyty. Te toporki, już naprawdę ich sporo mam przy sobie, więc też pójdą na sprzedaż, myślę. Nie ma potrzeby, żeby do czegoś innego jeszcze to trzymać. Tymczasem tutaj, no najważniejsze, żeby Eldrick się dowiedział o tym, co zrobiliśmy. Jeszcze dwa miejsca nam zostaną do sprawdzenia. Proszę, ostatnie jajo gargulca na wybrzeżu Ostrzy. Doskonale. A także informacja o gargulcach samych w sobie. Wybrzeże Ostrzy jest wolne od gargulców. Świetnie. Mam jeszcze jedno pytanie. Jakie to pytanie? Nie ma już gargulców na wybrzeżu Ostrzy. Jedno zmartwienie mniej. Wciąż jednak innym miejscom zagraża plaga tych pasożytów. Chodźmy ich poszukać. Zaczniemy od następnej wyspy. Musimy odnaleźć wszystkie te stworzenia. No chyba zapomniałeś jeszcze o tym pytaniu, ale nie będę wnikał. W każdym razie zostało nam jeszcze odwiedzić między innymi Wyspę Umarłych. Co ciekawe, w tym miejscu możemy pogadać nie tylko z Eldrickiem, ale i z Jafarem. Nie podoba mnie tu! Strasznie! Straszne miejsce! Biorąc pod uwagę nasze szanse, nie dziwię ci się. Jakby nie patrzeć, byliśmy tutaj wtedy, kiedy Jafara jeszcze nie było w naszej załodze i możemy go poinformować, że pokonaliśmy gargulce na wyspie złodziei, czy wyspie gnomów. Mimo, że robiliśmy to razem z nim. Spokojnie. Gargulce zniknęły z wyspy gnomów. Mata, twardy zawodnik! Uratuje świat bez mrugnięcia okiem! Kto ci o tym powiedział? Patty! Ona ciągle mówi o Mata! Naprawdę? Co mówi? Rzeczy, których nie wolno powtórzyć, Mata! Nie można? Ty niewdzięczny dupku! Gdyby nie ja, wciąż byłbyś... Dobra, chyba wolałbym nie wiedzieć. Mata bystry! Tak myślisz? Kolejny przykład, kiedy to dowiadujemy się, że Patty jednak zależy na bezimiennym. Rozejrzymy się po wyspie? Nie, przyjacielu. Oszukałem śmierć zbyt wiele razy. Nie ma potrzeby dziś jej prowokować.
Okej. Aha, jeszcze teraz możemy poruszyć tę kwestię. Co myślisz o tej wyspie? To zaświaty, prawda? Tak właśnie myślę. Nie natkniemy się tutaj na lęgnące się gargulce. Nigdy nie zawarliby żadnej umowy z umarłymi. Poszukajmy gdzie indziej. Aha, no ale tak czy siak 5/6, czyli zaliczone. Zaliczone jak najbardziej, czyli nawet jeśli na danej wyspie nie możemy walczyć, no to musimy się zapytać. To ciekaw jestem w takim razie, czy na kalderze też można liczyć. O, a tutaj już mamy wymagane punkty chwały do 7 poziomu wytrzymałości, więc też poproszę. Może nawet wbijemy jeszcze jakimś cudem ten 8 poziom przed końcem gry? Wtedy można by się było jeszcze nauczyć jakiejś zdolności u Kostucha. Ale dobra, no to faktycznie mi tylko zostaje dostać się jeszcze na kalderę i nie wiem, może też się okaże, że wcale tam nie będziemy walczyć. Z całą pewnością zaraz się przekonamy. Możliwe, że to ich miejsce? Nie, mało prawdopodobne, aby gargulce wybrały miasto ludzi jako teren wylęgu. Możesz śmiało wykreślić kalderę z naszej listy. Zgoda. A to oznacza, że skończyły się nasze poszukiwania. To już wszystkie gargulce? Tak myślę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Nie wiem, gdzie jeszcze mogłyby uwić sobie gniazdko. Wykonałeś dobrą robotę. Moim zdaniem, to ty jesteś największym kapitanem na Morzach Południowych. Weź to jako nagrodę, albo jako pamiątkę po bitwie z gargulcami. Wow, 2500 sztuk złota. Rzadko się zdarza taka nagroda. Nie wiem, czy w ogóle chociaż raz się zdarzyła taka nagroda po ukończeniu jakiegoś zadania. Doceniam to. Chcę tylko oddać się swojej pracy w spokoju. Nie proszę chyba o zbyt wiele. No, powiedzmy, że nie. Dotarłeś do kresu swojej podróży? Tacy jak my nigdy nie spoczywają na laurach. Wiesz o tym równie dobrze jak ja. Kolejne wielkie wyzwanie zawsze czeka nieopodal. Jak chociażby pokonanie Mary. Co teraz będziesz robił? Tak długo jak ta kreatura Mara zagraża światu, będę wam pomagał. Powinniśmy teraz wypłynąć. Tak, nadal masz misję do wypełnienia. Pomogę ci w miarę możliwości. Chodźmy, kapitanie. A to miło wiedzieć w takim razie, że będzie Eldrick cały czas w załodze. Dziwne, co? Ale tak jest napisane w tekście. Że nas już tutaj nie opuści. Czyli co, oficjalnie można stwierdzić, że to koniec dodatku DLC Świątynia Powietrza. Trochę było tutaj biegania po tych poszczególnych wyspach. Trzeba przyznać, że twórcy sobie znaleźli, kurde, sposób na to, żeby wydłużyć czas przejścia tego dodatku. Z tego względu, no, nie oceniałbym go jakoś szczególnie wysoko. Dla mnie najciekawsza część to była sama Wyspa Sztormów. No tam oczywiście rozgrywka też się sprowadzała głównie do tego, żeby walczyć z tymi gargulcami, zdobywać ich jaja, więc to wszystko było takie dość powtarzalne. No ale mimo wszystko cieszę się, że wraz z wami po raz pierwszy miałem okazję sobie oba dodatki DLC ukończyć. A to oznacza, że zostają nam już tylko ostatnie odcinki z podstawki i będziemy mieli już tę grę za sobą już po raz drugi na kanale. Dziękuję wam w takim razie za oglądanie ostatnich materiałów z dodatku DLC i oczekujcie na kolejne odcinki z gry Risen 2 Złota Edycja. Cześć!